Moi drodzy, wszystko zaczęło się od tego, że Gosia się zapytała, czy mogę przygotować dla was pokaz, występ, jakąkolwiek taką artystyczną siebie wam przedstawić. I był taki fajny pomysł i pełen scenariusz. Niestety koronawirus wszystko nam skomplikował i pozmieniał. Każdy z nas przez chwilę wpadał albo w kwarantannę, albo niestety był chory. W związku z czym niemalże na ostatnią chwilę z chłopakami, mam nadzieję, że teraz tutaj Łukaszu wpiszesz waszą nazwę, postanowiliśmy niemalże na prędce coś dla was skręcić, żeby po pierwsze Gosia nie została sama, a po drugie, żeby wam powiedzieć właśnie, co nam w duszy gra. Po pierwsze, będę mogła z wami chwilę porozmawiać bez maski, a po drugie, całkiem inaczej niż na co dzień, po prostu wyszłam z domu i nie jest to taki online, jaki teraz prowadzimy. Moi drodzy. Mrozek. Mam nadzieję, że to ważne, no. Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzięki Gosi i Zizozu mam przyjemność dzisiaj do was bardzo króciutko i szybko przemówić. Tematem miał być, co mi w duszy gra, ale niestety koronawirus wszystko zmienił. Był pełen plan, scenariusz. Moi koledzy, którzy brali w tym udział i zresztą może Gosz nadal bierze w tym udział, mieli razem zrobić super realizację i produkcję tego, żeby było przyjemnie, wesoło, a wy żebyście się przez chwilę zrelaksowali. Niestety najpierw ja zostałam uziemiona na kwarantannę, później po kolei moi koledzy, później darł się do nas nawet na chwilę koronawirus, ale tutaj wszyscy wyszliśmy z tego cało i zdrowo. Postanowiliśmy, że jednak nagramy i powiemy wam, co nam w duszy gra. Słuchajcie. Jako przedsiębiorcy wszyscy doskonale wiemy, że dla niektórych branża, tak jakby chociażby dla mnie, całkowicie się zatrzymała. Ja od kilku miesięcy siedzę w domu, piekę, gotuję, sprzątam, wychowuję moje cudowne dzieci i staram się nie zwariować. Ale dzięki właśnie moim wspaniałym kolegom, Grzegorzowi, który stoi z drugiej strony, którego nie widzicie i właśnie się uśmiecha, Łukaszowi, który myślę, że za jakieś 20-30 minut będzie to oglądał i podpisywał tu wszelkie belki, jeszcze nie utonęłam, jeszcze coś mi w duszy gra i co chwilę właśnie realizuję jakiś projekt, pomysł, który pozwala nie tylko mi przetrwać, ale tak naprawdę napędza mnie do działania. Wiecie co, to trudna i wyjątkowa sytuacja. Zresztą nie tylko dla mnie, dla wielu z was, dla naszych dzieciaków, które zostają w domu, dla naszych seniorów. Dlaczego mówię o seniorach? Bo na przykład, nie wiem, nie widuję się z moją mamą, jest mi niezmiernie przykro i głównie dzwonimy do siebie na Messengerze i rozmawiamy. I to taki będzie najbliższy, dziwny dla wszystkich czas. Ale nie zapominajcie, że nie tylko my, przedsiębiorcy, możemy wspierać siebie lokalnie, możemy myśleć o sobie, możemy polecać siebie nawzajem, a w chwilach, kiedy wiemy, że nasi najbliżsi koledzy, koleżanki mają jakieś ciężkie chwile, możemy po prostu ich gdzieś wyciągnąć. Ale wracając do chłopaków, to właśnie dzięki nim co jakiś czas wracam do tego życia takiego prawdziwego, pracowego, gdzie wychodzę z domu, jestem wymalowana, ubrana i nie tylko pracuję online. Słuchajcie, co nam w duszy gra? W duszy nam gra to, żeby jak najszybciej wrócić do prawdziwego życia, do normalnej pracy, do normalnych spotkań, do napicia się takiej prawdziwej, niewirtualnej kawy z wami, z naszymi klientami. Zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku i niech nam wszystkim w duszy gra jak najlepiej i żebyśmy jak najszybciej spotkali się w tym prawdziwym, niewirtualnym świecie. Kochani, do zobaczenia. Za szybko mówiłam pewnie.